Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z regionu. W tym serwisie zobaczą Państwo między innymi. Wyrzucanie, czystki i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest wolność słowa tej demokratycznej opozycji? Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień, ale tak mniej więcej od początku tygodnia już więcej ludzi się pojawiało. Myślę, że weekend będzie takim największym ruchem obłożony. Dziadkowie zawsze to robili, przekazywali nam. No, moi rodzice tak samo, mama moja jeszcze żyje, ona nam też zawsze to opowiadała, tak, i przekazywała. Rada Mediów Narodowych wydała oświadczenie. Ostrzega w nim opozycję przed naruszeniem pluralizmu i łamaniem prawa. Chodzi o zapowiedzi opozycji przeprowadzenia czystek w TVP i Polskim Radiu. Swój sprzeciw wyrazili także dziennikarze. Widzowie również zabrali głos. Konrad Warzocha. Nienawiść polityków opozycji do mediów publicznych ujawnia się szczególnie właśnie teraz. Czasy się zmieniły, radio nie jest pisowskie, tylko radio jest publiczne. Jakie pisowskie, co pan w ogóle... Teraz, kiedy sądzą, że za chwilę przejmą władzę, ich agresja w stosunku do dziennikarzy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia sięga zenitu. To musi pan mnie, panie pośle, w ramach tej wolności i demokracji do więzienia zamknąć. To, do czego szykują się posłowie elekci z opozycji, to żywcem z komuny wzięte czystki zawodowe. Wyrzucanie czystki i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest wolność słowa tej demokratycznej opozycji? Ci, którzy przez lata patrzyli politykom na ręce i wytykali im podstawowe braki. Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No, wydawało mi się, że skoro pan jest posłem, to akurat konstytucję w tych najprostszych jej elementach... A, wie pan. ...mają być na cenzurowanym. Mazurek powinien po tym, co mówił, w ogóle to powinna być wykładnia do zmiany jakiegoś prawa prasowego. To jest kłamca, oszust i człowiek, który podpierał się półprawdami. Duża grupa ludzi. Kołodziejczak jest gotów majstrować przy konstytucji, żeby zamknąć usta dziennikarzom. Nie ma na to zgody Rady Mediów Narodowych. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody. Nie ma zgody Rady Mediów Narodowych i nie ma zgody obywateli przede wszystkim. A obywatele reagują, bo nie chcą zostać bez TVP Info, bez wiadomości, bez publicystyki politycznej. Niech nie straszą dziennikarzy, to te czasy już minęły i te metody naprawdę w dzisiejszej rzeczywistości nie powinny mieć miejsca. Słowa wsparcia dla dziennikarzy mediów narodowych i protestu przeciwko spodziewanym machinacjom polityków telewidzowie nagrywają na naszej automatycznej sekretarce. Popieram Telewizję Polską za to, że jest porządna, uczciwa i polska. Wyrażam poparcie dla polskiej telewizji, która przedstawia prawdziwe i uczciwe wiadomości. Popieram pracę polskich redaktorów w polskiej telewizji. Udzielam pełnego poparcia w obronie wolności słowa w telewizji polskiej publicznej. Można również przesyłać filmy wyrażające wsparcie dla pracy naszych dziennikarzy na adres mailowy wolnoćsłowa@tvp.pl. Za wszystkie nagrania dziękujemy. Dla TVP3 Konrad Warzocha, TVP Info. Około 30 zł za bukiet chryzantem i nawet 180 zł za jeden znicz. W tym roku ceny są bardzo różnorodne, podobnie jak oferta na stoiskach. Już od kilku dni sprzedawcy obserwują wzmożony ruch i zainteresowanie osób odwiedzających mogiły bliskich. Na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Opolu była Wiktoria Katus. Czas przed Dniem Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu przy cmentarzach oraz wytężonej pracy sprzedawców zniczy i kwiatów. Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień, ale tak mniej więcej od początku tygodnia już więcej ludzi się pojawiało. Myślę, że weekend będzie takim największym ruchem obłożony.
By uczcić pamięć zmarłych, wiele osób zdecydowało się już dziś przygotować mogiły bliskich. Jak co roku staną na nich znicze. Ich ceny wahają się od 4 do nawet 180 zł. Za wkład zapłacimy od około 2 do 12 zł. Ludzie wybierają coś, co by długo stało, ładnie wyglądało. Bardzo dużo kapliczek schodzi. Kapliczek szklane, takie przezroczyste, niezbyt bogato przyozdobione, proste. Po prostu gładkie szkiełko, wkłady elektryczne też ludzie kupują, ale praktycznie są to tradycyjne. Ze względu na wysokie ceny coraz większą popularność zyskują małe znicze. Niektórzy decydują się wykorzystać te z poprzednich lat. Zauważam po sklepach, to ludzie kupują małe, dużych nie kupują. Bo pewnie droższe. Oczywiście, bardzo droższe. Ale też zauważam, że ludzie wkłady kupują, że mają starsze znicze i tylko wkłady wymieniają. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że ceny nie odstraszają Opolan, a zwyczaj przyozdabiania grobów jest nadal bardzo ważną praktyką. Po majątkach dla zmarłych, nie? Trzeba to uświęcić, to święto. Oprócz zniczy na mogiłach znajdą się również kwiaty. Najchętniej kupowane są żywe, mimo że wymagają więcej uwagi niż sztuczne stroiki. Na naszym stoisku jest bardzo duże zainteresowanie, kwiatki są piękne, ceny praktycznie są z zeszłego roku, więc... Czyli ile? 30 zł duża chryzantema, kula, 20 drobno kwiatówka i 25 bukiety, takie 6 łodyg i bardzo dużo kwiatów ciętych. Może troszeczkę tak 2-3 zł na kwiatku jest troszeczkę drożej, ale też wiadomo, uprawa takiego kwiatka też troszeczkę kosztuje. Najlepiej sprzedają się jednokolorowe kwiaty. Standard to biały i taki herbaciany żółty. Też bardzo modne są trzykolorowe kwiatki na przykład. To jest taka nowość. W tym czasie należy jednak pamiętać, że nie wielkość znicza lub kolor kwiatów są najważniejsze, a pamięć o swoich zmarłych bliskich. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Na wysianych o zimym zbożem polach wykiełkowały serca i krzyże. W ten sposób właściciele gospodarstw rolnych z okolic Strzelec Opolskich pielęgnują dawną tradycję, która ma im przynieść błogosławieństwo i dobre plony. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Wysiane kilka tygodni temu zboże zazieleniło się już na polach. Jadąc drogą z rozmierzy do grodziska, warto być czujnym, dostrzec można bowiem wyjątkowe symbole. Zależy, gdzie ten rolnik ten siew zakończył, więc może to być całkiem przy drodze widoczne, albo będzie to z drugiej strony na drugim końcu pola i wtedy to jest niewidoczne. Niektórzy tylko wiosną w zbożu jarym, inni gospodarze serca i krzyże tworzą także w zbożu ozimym. Rozmierz, Grodzisko czy Jędrnie to uprawne miejscowości, w których zachowało się kilkanaście niewielkich gospodarstw rolnych. To właśnie dlatego ten bardzo dawny zwyczaj przetrwał do dziś. Dziadkowie zawsze to robili, przekazywali nam. No, moi rodzice tak samo, mama moja jeszcze żyje, ona nam też zawsze to opowiadała, tak, i przekazywała, a obecnie to robię z mężem. Pielęgnowana tradycja jest wyrazem wdzięczności i jednocześnie prośbą do Boga o pomoc w codziennych trudach uprawy ziemi. Mieszkańcy dbają o to, by zwyczaj przetrwał i był kontynuowany przez następne pokolenia. Mąż zawsze przy zakończeniu obsiewu całego pola bierze dzieci ze sobą, wychodzi z ciągnika, rysuje serce, krzyż i w to miejsce robi takie wgłębienie, tam więcej tych ziaren przychodzi. A jak kiedyś furmankę się zapinało i robiło się krzyżyk przed koniem, przed furmanką i wyjeżdżało się. Teraz w ciągniku też się robi krzyżyk ręką, znak Boży i jedzie się w pole. Żeby się nic nie stało, żeby wszystko szczęśliwie się powróciło. W 2020 roku ta wyjątkowa tradycja dzięki determinacji mieszkańców kilku wsi w powiecie strzeleckim doceniona została przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury. Trafiła na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Pierwsi absolwenci Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim odebrali dziś dyplomy. To historyczny moment. 6 lat temu studia rozpoczynało 100 osób. Ukończyło 78, a 43 zadeklarowało, że staż odbędzie w naszym województwie. Medycyna dla tych młodych ludzi to było wielkie marzenie. Powody, dla których wybrali tak trudny kierunek studiów, były różne. Pan Marcin już w wieku 11 lat, gdy złamał rękę, wiedział, co będzie robił w przyszłości. Lekarz, który tą rękę złożył mi, powiedzmy, bez operacji na żywca, bez żadnego znieczulenia. I dowiedziałem się parę miesięcy później, że on zmarł.
Miałem wtedy około 11 lat i wtedy bardzo, bardzo już zapragnąłem zostać lekarzem i chciałem być po prostu tak pomagać ludziom jak on. Każda historia jest wyjątkowa, tak jak dzisiejsze dyplomatorium, które wzbudziło wiele emocji. Rozpiera mnie wdzięczność, duma, ale i radość. Wdzięczność dlatego i podziękowania dla wszystkich, dzięki którym 6 lat temu Wydział Medyczny został powołany. To dowód na to, że jeżeli wszystkim nam bardzo zależy, to cuda się zdarzają i to się zdarzyło. Dziś te cuda mają konkretny wymiar. Obecnie na Wydziale Lekarskim studiuje 877 osób i co roku podczas rekrutacji zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy kilkanaście osób na jedno miejsce, jeżeli chodzi o rekrutację, tak? Ci, którym się udaje, myślę, że są zadowoleni. Z tego, co wiem, opinie o naszym miejscu nauki, sztuki medycznej są dobre. My tym bardziej cieszymy się, że nasi studenci bardzo dobrze sobie poradzili w lekarskim egzaminie państwowym ostatnio i to jest taki wyznacznik dla nas tego, że robimy dobrą robotę. Stworzenie kierunku lekarskiego to było ogromne wyzwanie na wielu płaszczyznach. 6 lat temu było zaledwie 32 wykładowców. Dziś jest ich 362. Dawne Wojewódzkie Centrum Medyczne, które przekształciło się w Uniwersytecki Szpital Kliniczny, też musiało postawić sobie wysoko poprzeczkę. Ale to też wyzwoliło takie ambicje po tamtej stronie. Ja nie chcę cytować tutaj danych i wskazywać osoby, które w tym czasie zrobiły doktoraty, habilitacje, ubiegają się o tytuły profesorskie. To było też dla nich ogromne wyzwanie. Jedno jest pewne, warto było podjąć trud, żeby zwiększyć liczbę dobrze wykształconych lekarzy. A co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wyedukowani prawidłowo, w prawidłowy sposób, zgodnie z nowoczesnymi trendami, bo mieliśmy takie możliwości ich kształcenia, mieliśmy bardzo dobre zaplecze, które w mojej ocenie na to pozwala, a jednocześnie głęboko wierzę, bo miewałam jako prorektor do spraw kształcenia i studentów z nimi styczność, że mają tą wrażliwość do drugiego człowieka, że będą się kierować w życiu zawodowym empatią. W województwie opolskim brakuje obecnie 900 medyków. Nie wszyscy absolwenci zostaną na Opolszczyźnie, bo nierzadko pochodzą z odległych części Polski, ale o swojej alma mater nie zapomną, bo to właśnie tutaj realizowali swoje marzenie i mogą być z siebie dumni, tak bardzo dumni, jak są wykładowcy i ich bliscy. Zdecydowanie było moim marzeniem i jest. I marzę o specjalizacji, o pediatrii. Dosyć trudna specjalizacja. Trudna, ale bardzo wdzięczna i taka, która daje bardzo dużo satysfakcji. To już jest trzeci medyk w rodzinie. Mam dwie córki, które skończyły też Wydział Lekarski i teraz trzeci w rodzinie jest. Poszedł pan ślad sióstr? Częściowo tak, bo siostra skończyła stomatologię na wydziale. Ja troszeczkę odmiennie Wydział Lekarski wybrałem, siostrę stomatologię, ale wszystko jakby w zakresie medycyny. A jaka specjalizacja przed panem? Mam jeszcze staż lekarski, więc mogę jeszcze wybierać, ale na dzień dzisiejszy myślę o ortopedii i myślę, że tak zostanie. Te chwile radości absolwenci Wydziału Lekarskiego zapamiętają do końca życia. Przed nimi piękny, choć niełatwy czas pracy, który wymaga ciągłego doskonalenia zawodowego. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu otworzyło szeroko drzwi. Każdy zainteresowany mógł spotkać się z wolontariuszami i porozmawiać o adopcji. Instytucja zorganizowała dzień otwarty. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy zaskoczeni frekwencją. Mimo aury dość niesprzyjającej pojawiły się dziesiątki ludzi. Wszyscy bardzo chętnie wychodzili z psiakami, dostaliśmy sporo prezentów dla naszych podopiecznych. Przede wszystkim, co jest głównym pomysłem za dniem otwartym, jest zwrócenie uwagi nie tylko na nasze schronisko, ale na problem bezdomności wśród zwierząt w ogóle. Pokazanie, że takie zjawisko istnieje, jaka jest jego skala. No i co można robić, żeby jemu zapobiegać? Ogólnie zachęcam w ogóle, żeby adoptować staruszki. To są cudowne psiaki, które po prostu jeszcze na sam koniec, żeby zaznały miłość, dom swój, tak? Mówię, szczeniaki bardzo szybko trafiają do domu. Gorzej jest ze staruszkami, one tutaj po prostu umierają same, nie? I to jest takie przykre. Politechnika Opolska ruszyła z ostatnim cyklem zajęć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W trakcie 6 spotkań studenci Młodzieżowej Politechniki Opolskiej dowiedzą się, jak wygląda nauka na poszczególnych wydziałach uczelni.
Politechnika Opolska przygotowała 6 wykładów, które będą na 6 naszych wydziałach, które Politechnika ma. Zaczynamy od Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, później będzie Wydział Inżynierii, Produkcji i Logistyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania. Studenci, nasi studenci, wierzę, że przyszli studenci również, będą mogli po pierwsze wysłuchać wykładu, ale po drugie też popatrzeć, jak Politechnika Opolska jest zorganizowana, jak wyglądają laboratoria, jak wyglądają sale wykładowe i wreszcie kontakt z nauczycielami akademickimi. Dzisiaj z młodzieżą po tutaj oficjalnej części przejdziemy sobie do pracowni naszych dwóch tutaj, które mamy na wydziale, i tematem tego spotkania dzisiejszego będzie pokazanie składu ciała. Między innymi na takim urządzeniu, które bada bioimpedancją elektryczną naszą wewnętrzną, zewnętrzną tkankę tłuszczową, żeby to się młodzież przekazała, znaczy przekonała, że to nie tylko wygląd zewnętrzny, ale również to, co mamy w środku. No i jak również pokażemy w pracownię, gdzie analizujemy strukturę chodu, gdzie analizujemy strukturę ruchu, także kilka takich nowoczesnych urządzeń, które dzięki innym wydziałom na Politechnice również wykorzystujemy i z którymi współpracujemy, żeby ta nauka sportowa, fizjoterapeutyczna się rozwijała. Test wiedzy oraz egzamin praktyczny. Takie zadania przygotowano dla uczestników zawodów z pierwszej pomocy. Organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Koźlu. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zawody skierowane były do najmłodszych, niepełnoletnich druhów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadania, które zostały przed nimi postawione, wymagały przede wszystkim umiejętności pracy pod presją czasu. Przed uczestnikami są 4 zadania. Pierwsze zadanie jest test wiedzy, natomiast 3 następne scenki są zadaniami praktycznymi. Jedna ze scenek jest z pacjentem urazowym, należy go zabezpieczyć. Druga scenka to jest RKO, a trzecia jest próba samobójcza nastolatki. Scenki starano się przedstawić w realistyczny sposób, aby jak najlepiej odwzorować warunki, jakich młody ratownik może doświadczyć na miejscu zdarzenia. Przede wszystkim musi to być praca zespołowa, nie praca indywidualna, i musi być to praca spokojna, bez nerwów, właśnie bez chaosu, która bardziej zaowocuje właśnie takim spokojem i będą dużo lepsze wyniki niż praca w stresie, w nerwach i z taką gonitwą. Jak zaznaczają sędziowie, to nie rywalizacja jest tutaj najważniejsza. Wartość edukacyjna jest wręcz nieoceniona ze względu na to, że tej wiedzy można nie wykorzystać nigdy przez całe życie, a może uratować czyjeś życie, które jest wartością bezcenną. W zawodach wzięło udział 10 drużyn z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego oraz prudnickiego. Jakub Supecki, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Do śmiertelnego wypadku doszło na obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 45. Samochód osobowy kierowany przez kobietę potrącił rowerzystę w rejonie wiaduktu od strony dzielnicy Pogorzelec. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja ustala okoliczności wypadku i poszukuje świadków zdarzenia. Bus najechał na mężczyznę leżącego na jezdni. Do wypadku doszło w gminie Świerczów w powiecie namysłowskim. Kierowca busa tłumaczył, że oślepiły go światła auta jadącego z naprzeciwka, a leżący na jezdni mężczyzna był ubrany w ciemne rzeczy, dlatego go nie zauważył. Widoczność utrudniał też padający deszcz. Leżący na jezdni mężczyzna został zabrany do szpitala. Policjanci ustalają okoliczności wypadku. Dziś w nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Pośpimy przez to o godzinę dłużej. W niedzielę nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 3 na 2. W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku. Przez kolejnych 5 lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Zimna woda zdrowia doda. To przysłowie szczególnie upodobały sobie morsy. Te z gminy Reńska Wieś dziś zainaugurowały sezon w kąpielisku Dębowa. Jesień już w pełni, ale nie wszyscy decydują się schować pod ciepłym kocem. W ten chłodny dzień Stowarzyszenie Zdrowe Morsy Dębowa zainaugurowało sezon. Mamy gości ze Słowacji, z Czech, z Raciborza, takie nasze zaprzyjaźnione kluby. Także no, grubo ponad 100 osób. Nasze stowarzyszenie liczy ponad 80 osób.
Morsowanie posiada naukowo udowodnione liczne korzyści dla zdrowia. Pani Krystyna Galara ma 96 lat, morsuje od 5 lat, namówiła ją synowa. Bardzo lubię zimno, bo byłam 5 lat na Syberii wywieziona. To tam zimy takie były nie takie jak u nas. Jak często pani morsuje? 2 razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę. Co na to pani lekarz? No, lekarz nie zabrania, pomimo że jestem po zawale. Przed wejściem do wody należy się rozgrzać, ale tak, by się nie spocić. Samo wejście powinno być szybkie i energiczne, a zanurzenie do klatki piersiowej i zwykle z pominięciem rąk. A jak długo można być w wodzie? Tak do 10 minut, nie przekraczać tego czasu. No. Bardzo dużo, niektórzy mówią, że 3 minuty. No 3 minuty, no to jest mało, no trzeba słuchać tego organizmu, ten organizm sam podpowie, kiedy wyjść, nie? No, ale ja już tak jak mówiłem, od 6 lat morsuję i no, ja już tak w granicach 10 do 15 minut w wodzie jestem. Osoby ze schorzeniami kardiologicznymi lub neurologicznymi pragnące morsować powinny skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazań jest jednak niewiele, a korzyści sporo. Morsowanie działa przede wszystkim relaksująco, a to się dobrze składa, bo dziś, 28 października, przypada dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Ten materiał zamyka nasz główny serwis. Tuż po nim prognoza pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta. O godzinie 19:00 program Małgorzaty Parzonki – Odczarowany las. A ja spotkam się z Państwem ponownie w kolejnym wydaniu Kuriera Opolskiego o 21:30. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego wieczoru.